Choć za oknami iście zimowa aura, to piłkarze PKO Ekstraklasy rozpoczynają rywalizację w rundzie wiosennej. Dwie kolejki rundy rewanżowej rozegrane zostaną bowiem jeszcze w grudniu. W pierwszej z nich Radomiak Radom podejmie Górnika Zabrze. Na inaugurację sezonu w meczu rozgrywanym w Zabrzu Zieloni zwyciężyli 2-0 po golach Pedro Enrique i Rafała Wolskiego. W tabeli Radomiak sąsiaduje z Górnikiem. Oba zespoły mają tyle samo punktów po 17 kolejkach zmagań w PKO Ekstraklasie. Sobotni pojedynek będzie drugim, a pierwszym domowym starciem, w którym Radomiaka poprowadzi nowy trener Maciej Kędziorek. W jego debiucie w poprzedni weekend Zieloni pokonali na wyjeździe Widzewa Łódź 3-0. Początek meczu Radomiak-Górnik w sobotę 9 grudnia o godzinie 17:30 przy Struga 63 w Radomiu.